Żada na koniu Gaspar jako drugi. Jako druga startuje Szadach Karolina na Alanosie. Potem mamy Kingę Szymańską na Lady, Mirosława Obiegłego na Rokicie i Magdalenę Chorodyńską na Teracji. Może to dobry znak. Koniec czasu. Dziękujemy bardzo. Ogromne brawa za... Thank you.
Uwaga, jeźdźcy! A jest niemu! Koń. Małgorzata Klityńska na Gasparze. Aleksandra Klityńska, koń Orlando. Karolina Szadach na Alanosie. Kinga Szymańska, koń Lady. Mirosław Obiegły na Rokicie. To też master tegorocznej gonitwy. Pan Mirosław reprezentuje 19 Pułk Ułanów Wołyńskich. Marta Żurek na Bartku. Na Bratku. Koń Bratek. Zofia Lepczyńska. Holiday. Holiday. Anna Lepczyńska na koniu Amika. Piotr Dudar na koniu Aron. Bartłomiej Bodzianny na koniu Siwy. Bartek, gospodarz tego miejsca, będzie dzisiaj lisem, którego trudno będzie dopaść. Justyna Kiliszewska. Nie znamy imienia konia, ponieważ pani Justyna przybyła na sam koniec. Proszę przedstawić swojego pupila. Woli. Zawsze mnie fascynują nazwy koni. Kto z Państwa jest wtajemniczona, tu wszyscy złożyć meldunek wójtowi gminy panu Krystianowi Baldemu. Bardzo dziękujemy i kolejny punkt ważny w tej gonitwie i w tej tradycji to strzemienny. Strzemienny, który ma, tak się domyślam, rozluźnić atmosferę, pozwolić jeźdźcom na odrobinę fantazji. A tak w ogóle ten strzemienny, panie Czesławie, to z jakiej okazji się
tak właściwie. Wsiadanego. Koniec, zawsze wsiadanego. Nie to na koniec, żeby nam się lepiej jechało. To jeszcze nie wiem. Czyli mam rację. To, czyli tak, żeby nam się lepiej na tym koniu jechało, także strzemienny. Albo na pożegnanie przed wyjazdem. Zresztą, gdyby tak troszkę do tego dowcipnego humoru dodać, to miłośnicy rodzinnych spotkań wiedzą, że na rozchodne najwięcej takich strzemiennych się zawsze wypija. Szanowni Państwo, drodzy jeźdźcy, jesteście przed gonitwą. Pościg za lisem, co roku się to odbywa. Ja myślę, że lis będzie uciekał, ale na pewno ktoś go złowi, bo to jest tradycja myśliwska. Życzę, żeby wszyscy bardzo dużo przyjemności znaleźli w tym i żeby wszyscy zdrowo i szczęśliwie dojechali do mety, czyli lisa złowili i później będziemy wyróżniać te osoby. Szanowni Państwo, dasz bur. Uwaga, jak będą wszyscy oczywiście poczęstowani, będzie komenda. Poczekajmy jeszcze sekundę. Gospodarz tutaj czuwa nad porządkiem, ażeby wszystkie osoby upoważnione do tego. Najpiękniejsze lasy, to wszystko w gminie Ugniany. Strzemiennego! A ta urocza dama to nie kto inny, tylko Jagoda Bodzianny, mis. Też kto Państwa nie wie, mis publiczności naszego województwa. Także wielkie brawa, Jagoda, tak trzymać. I oczywiście na łowy. Thank you.
nie? Tak to specyficznie jak oni tańczą. Co tańczą, tak? Tak odważnie. No, jego robota była dobrze zrozumiana. Mam zresztą. O, ta pod prąd wali ten mały. Czarna, mała czarna. Ja zaś pod prąd gdzieś. Gdzie on chał, pani się. To master złapał, tak? Ja bym tak ma na imię. On jest... Czekaj, wiesz, jak Mirek obiegł. Jak tam się pozbyła na woli? Pan Mirek... Obiegły. 19 punkt ułanów wołyńskich jest zwycięzcą tegorocznej gonitwy. Wielkie brawa, gratulujemy. Fanfary. Dawaj.
to sięgnie w tym miejscu. Prosimy mastera o złożenie meldunku panu wójtowi. Oby po takich głowach takie meldunki były zawsze. A przypomnę, że tym najważniejszym bohaterem dzisiejszej gonitwy jest pani Aleksandra Klityńska. Małgorzata Klityńska, przepraszam. Pani Małgosiu. Małgorzata Klityńska na Gasparze. Teraz zabrać chwilę czasu, bo po prostu mamy teraz stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji kultywujemy tradycję 4. Pułku Łanów Zaniemeńskich. W ten pułk ma już ponad 200-letnią tradycję. W czasie zaborów było to przekazywane, tradycje bojowe pułku i osiągnięcia były przekazywane z pokolenia na pokolenie następnym. Następni następcy przekazywali. 100 lat temu równo został odtworzony nasz pułk, który miał duże osiągnięcia w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bo również szedł na odsiecz, na pomoc obrońcom Lwowa, jeden szwadron. Obchodzimy święto 9 lipca na pamiątkę szarży pod Grebionką, gdzie 74 ułanów naszego pułku rozgromiło 2 pułki bolszewickie szarżą. Straty naszych to był jeden oficer i 4 szeregowych, a po bolszewickiej stronie było ponad 100 zabitych. I na pamiątkę tego 9 lipca obchodzimy święto pułku. Od 1947 roku zawsze pierwszą niedzielę lipca pod pomnikiem na grobie nieznanego żołnierza nieprzerwanie składamy kwiaty i oddajemy hołd naszym przodkom. I na pamiątkę tej uroczystości odtworzenia stulecia pułku ufundowaliśmy taki ryngraf pamiątkowy i dla tych chcemy wyróżnić te osoby, które nam pomagają kultywować te tradycje. I ja bym teraz prosił bardzo, bo my jesteśmy gościnnie tu na ziemi śląskiej. I teraz tak jak sobie rozważałem ostatnio, myśmy musieli przekazywać w pokoleniach nasi przodkowie nam przez 123 lata pamięć. A na Śląsku, żeby zapamiętać język tym, którym się porozumiewali ich przodkowie, to nie 800 lat przekazywali swoją tradycję, swoich przodków, wiarę i ten. To po prostu chylę czoła wszystkim śląskim rodzinom, które to potrafiły przekazać. I chcieliśmy wyróżnić kapituła Koła Rodzin Pułkowej i Stowarzyszenia 4. Pułku Łanów Zaniemeńskich. Mamy zaszczyt wyróżnić pana Krystiana Baldy za pomoc
w organizowaniu hubertusów i kultywowania tradycji naszych kawaleryjskich chcemy uhonorować takim pamiątkowym ryngrafem z okazji stulecia odtworzenia pułku. Wojciecha Bakalarza. Pan major jest zastępcą dowódcy Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Ziemi Opolskiej. Ma bardzo duży wkład z ramienia wojska, żeby nasze różne grupy, które jedynie w województwie opolskim, wszystkie grupy kultywujące tradycje, potrafiły się zjednoczyć właśnie. Prekursorem tego był pan major Piotr Klimek, który pierwszy z ramienia sztabu przyjął nad nami pieczęć i pokierował nas, żebyśmy się w jednej grupie razem, nie tak jak w innych województwach, między sobą mieli różne sprzeczki. My dzięki temu, że mamy prawdziwego wojskowego, potrafimy jakoś to wszystko ogarnąć i opanować i ku chwale ojczyzny potrafimy razem współpracować. Jeszcze chciałem wyróżnić pana Krystiana Czecha, bo my z nim tu od początku praktycznie, od pierwszych lat razem współpracujemy, organizujemy tradycję konia i jazdy konnej. Także chciałem bardzo podziękować za wszystko i też tą pamiątkową ryngrafem odznaczyć. Tak. Ja proszę może teraz tak, trójkę odznaczonych, proszę bardzo, tutaj razem dla foto. Ja to może jeszcze tak dodam, że nasz pułk powstał w 1813 roku. Także był przekazywany, bo to w krótkich okresach, kiedy za Napoleona żeśmy walczyli o wolność, po Staniach żeśmy walczyli o wolność, a potem te tradycje były przekazywane pod Czechami. Jedni, ci, którzy walczyli, przekazywali swoim i tak następnym. Nam też przekazano, bo jak wiecie, za czasów komuny była zakazana pamięć ułanów II Rzeczpospolitej. Myśmy się spotykali z byłymi oficerami jako harcerze i oni nam przekazali prawo noszenia barw, nadawania odznaki pułkowej, wszystkie tradycje nam przekazali. Nam się udało 3 lata temu, po nawiązaniu współpracy z jednostką wojskową, przekazać te tradycje dla 9 Pułku Rozpoznawczego w Wisbarku Warmińskim. I teraz już normalnie wojsko może nosić nasze barwy pułku i proporcje nasze rozwiewają nad ich. Oni są jedną z najlepszych jednostek zwiadowczych, można powiedzieć, w całym NATO, bo jak były mistrzostwa świata grup rozpoznawczych, to zajęli 2. miejsce, przegrali tylko z Anglikami. Panie Czesławie, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Nie spodziewałem się tego wyróżnienia, ale jest mi bardzo, bardzo miło. Dobrze, że pan zauważy, że tradycje tutaj na Śląsku są przekazywane, kultywowane. My jesteśmy z tej ziemi. Przybyli tutaj nowi ludzie, też się czują dobrze i wszyscy są dobrze tutaj przyjmowani i swoje tradycje mogą pielęgnować. Tutaj na Śląsku jest dla każdego miejsce i ja myślę, że na to miejsce zasłużyliście i wy, a my na tym miejscu też będziemy jeszcze kultywować tradycje i przyjmować wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że taka tradycja łowów, myśliwska, ale także ułańska tutaj jest i zawsze będę wspierał też takie działania, które będą jednoczyły wokół naszej miejscowości, wokół naszej gminy i wokół naszych ludzi wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak tutaj Czesław wspomniał, Ochotniczy Szwadron Kawalerii Ziemi Opolskiej skupia organizacje kawaleryjskie z terenu Opolszczyzny, których przedstawicieli tutaj też można zobaczyć, ale no też pułk czwarty ułanów zaniemeńskich. Taką sztandarową imprezą jest prezentacja tradycji kawaleryjskich, które organizujemy co roku. Jest to taka żywa lekcja historii, pokazy kawaleryjskie, różne ciekawe rzeczy.
Tam czynny udział bierze i pułk czwarty oraz pan Czesław. W związku z tym też chcieliśmy podziękować i przekazać statuetki dla pułku czwartego Łanów Zaniemeńskich na ręce Czesława. Dla Czesława, który zawsze jest kwatermistrzem i bardzo sprawnie nami się tam zajmuje, także imienna dla Czesława. Oraz dla Sławomira Wojciechowskiego, który w tym roku też czynnie nas wspomagał i brał udział. Ja może podam jeszcze, jako czwarty pułk jesteśmy stowarzyszeni w Polskim Klubie Kawalerii. Od 89 w Polsce istnieje klub, Polski Klub Kawalerii i drugą taką jest federacja, taką drugą organizacją dość dużą, skupiającą wiele stowarzyszeń kawaleryjskich. Jako klub, Polski Klub Kawalerii, naszą główną taką imprezą jest zawsze szarża pod Krajantami. Zawsze zjeżdża nas od 150 do 200 koni. Jest to, jak macie Państwo, możecie sobie wklepać w internet szarża pod Krajantami i możecie zobaczyć, co tam wyprawiamy. Tak, a jeszcze podam tak, no bo niektórzy nie wiedzą, bo może z okazji tej stulecia to się trochę pochwalę, nie? Ale to tak, braliśmy udział, dwukrotnie żeśmy brali przejeździe na Grunwald, raz żeśmy jechali w strojach rycerskich ze Złotych Chor z Czech, tylko że tam przekraczaliśmy granicę, potem na samochód i do... jak to się nazywa ten zamek? Byczyna, o! Do Byczyny samochodami, a z Byczyny już konno jechali. No i jechał Bartek z Jagodą, jechali całą trasę, ja im zazdrościłem, bo do nich tylko trochę dojechałem, więc na drugi rok żeśmy się zamienili. Jechali żeśmy śladami, tak jak jechał Jagiełło z Sulejówka. I wtedy ja jechałem z Jagodą, a Bartek to wszystkiego pilnował. Także 3 tygodnie żeśmy mieli, tak można się przenieść, do średniowiecza. Nie? Także jak ktoś nie był na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, tak serdecznie też zapraszam. Bardzo warto pojechać i zobaczyć to 15 lipca. Ta część dla nas tutaj gości, taka nieoczekiwana, bardzo miła. Dziękujemy. Dobiegła końca. Teraz czas na wręczenie pucharów, wyróżnień wszystkim jeźdźcom, którzy brali udział w gonitwie. Od tego zaczynamy. Pani Małgorzata Gityńska, zapraszamy serdecznie. Puchar wręcza wójt gminy Łubniany, pan Krystian Baldy. Gratulacje należą też się koniowi Gasparowi, bo jego wyczyn był niemały. Także jesteśmy dzisiaj świadkami pięknego wydarzenia. Piękna para Małgorzata Krytyńska i jej ulubieniec, koń Gaspar. Brawa! Ponieważ nasze spotkanie trwa już od południa i na początku odbywały się zawody, skoki przez przeszkody, w tym momencie będzie też wręczenie pucharów i ogłoszenie, kto jakie miejsce zajął. Miejsce piąte. Kinga Szymańska na koniu Lady. Miejsce czwarte. Karolina Szadach na konie Alanos. Miejsce trzecie. Magdalena Hordyńska na koniu Teracina. Teracina P. P jest ważne. Miejsce drugie. Małgorzata Klityńska na Gasparze.
Piękny, dobry dzień dzisiaj dla pani Małgosi. A miejsce pierwsze dla pana Mirosława Obiegłego na Rokicie. To dzisiejszy master, który w piękny sposób zainicjował drugą część gonitwy. Wielkie brawa i dziękujemy za te emocje, które na pewno były wyjątkowe. To są dzisiejsi zwycięzcy. Wszystkim gratulujemy pięknej sportowej postawy. Cieszymy się, że bezpiecznie mogliśmy do tego momentu dotrwać. I teraz wręczenie tradycyjnych flo dla wszystkich koni. Dla osób, które są tu może rzadziej, albo gdzieś nie bywają w takich domach, gdzie są takie tradycje, powiem, że są takie pokoje, mieszkania, w mieszkaniu, że flo zajmuje całe ściany. Po prostu nie trzeba mieszkania tapetować, wykleja się albo wykłada się takim dekorantem i pięknie to wygląda. I myślę, że te osoby, które tu dzisiaj oglądamy, to pewno takie pokoje posiadają. Dąbrówka Łubniańska. Piękna miejscowość. Jedna z 11 miejscowości w gminie Łubniany. To informacja dla naszych gości. Miejscowość została utworzona, jak podają dokumenty lokacyjne, w 1588 roku. Nazwa miejscowości taka roślinna, od szaty roślinnej, Dąbrowa. Dąbrowa. Tutaj po prostu było na pewno dużo dębów. I to od tych dębów, od Dąbrowy nazwa tej miejscowości powstała. Pierwsza nazwa historyczna to Dąbrowka. Historycznie najstarsza nazwa Dąbrowka. Dąbrowka w krótkim czasie była w wieku XIX mianowana na Lubnian Dąbrowka. Dlaczego? Dlatego, że tych dąbrówek powstało w powiecie, w województwie już dużo. Trzeba jakoś te dąbrówki odróżnić. Dlatego powstały dąbrówki górne, dolne, nijakie, byle jakie, ale najpiękniejsza jest Łubniańska. Dąbrówka Łubniańska. Pogoda nam sprzyja, piękny dzisiaj dzień, piękne popołudnie. Przypomnę raz jeszcze, miejsce piąte w zawodach przez trzy szkody. Kinga Szymańska na koniu Lady, miejsce czwarte. Karolina Szadach na koniu Alanos, miejsce trzecie. Magdalena Hordyńska na koniu Terracina P. I miejsce drugie Małgorzata Kurwińska, dzisiejszy zwycięzca gonitwy na Gesparze. A miejsce pierwsze pan Mirosław Obiegły na Rokicie. Pięknie panu gratulujemy, pięknie gratulujemy wszystkim miejscom. Cieszymy się, że dopisaliście tak pięknie. Zapraszamy tradycyjnie na kolejne już spotkanie za rok. Wierzymy w to, że nasza grupa, nasza ferajna górskich towarzyszy się nie pomniejszy, a będziemy zachęcać, ażeby coraz więcej osób tą dyscyplinę uprawiało, bo naprawdę poza tym, że jest troszkę niebezpieczna, jest bardzo widowiskowa i myślę, że należy do jednych z piękniejszych dyscyplin uprawianych w sporcie.